Józef Chełmoński, jeden z ważniejszych przedstawicieli nurtu realizmu, jest trzecim bohaterem prezentowanej w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał wystawy czasowej Echa dawnej Rzeczypospolitej w twórczości Juliusza Kossaka, Józefa Branta i Józefa Chełmońskiego. Nazywam się Kinga Kołodziejczyk i w dzisiejszym podcaście przedstawię niedokończony obraz Józefa Chełmońskiego Pochód Kozaków. Dzieło o wymiarach 70 cm na 117 cm można zobaczyć na naszej wystawie. Obraz powstał między 1881 a 87 rokiem. Jest własnością Muzeum Narodowego w Krakowie, pochodzi z kolekcji Feliksa Jasińskiego. Józef Chełmoński urodził się w 1849 roku we wsi Boczki koło Łowicza. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej, w której nade wszystko ceniono sztukę. Jego pierwszym nauczycielem był jego ojciec. W latach 1867-71 uczęszczał do warszawskiej klasy rysunkowej, będącej w tym czasie jedyną szkołą sztuk pięknych w Warszawie, oraz uczył się w prywatnej pracowni Wojciecha Gersona. W latach 1871-74 studiował w Monachium, gdzie związał się z polską grupą artystyczną skupioną wokół Józefa Branta i Maksymiliana Gierymskiego. Ostatecznie osobowość artystyczną Chełmońskiego ukształtował pierwszy wyjazd na Ukrainę w 1870 roku na zaproszenie Feliksa Krzyżanowskiego. Z Monachium ponownie wyruszył w podróż na Kresy w 1875 roku. Przygotował wówczas szkice i studia pejzażowe, z których w pracowni warszawskiej malował prace olejne. Po krytyce, jaka spadła na niego za Babie Lato, wyjechał do Paryża. Tam jego malarstwo rodzajowe, obrazy z życia wsi, a przede wszystkim przedstawienia rozpędzonych końskich zaprzęgów, trójek i czwórek, zdobyło uznanie krytyki i publiczności. Dzieła te były chętnie kupowane przez europejskich i amerykańskich kolekcjonerów. W roku 1878 ożenił się z Marią Szymanowską, z którą podróżował po Europie. W tym czasie państwo chełmońscy mieszkali w Wiedniu, Monachium, Wenecji i Paryżu, a na świat przyszła czwórka ich dzieci. Niestety, troje z nich zmarła wkrótce po przeprowadzce rodziny do Warszawy. Ze względu na śmierć dzieci, a także problemy rodzinne, Chełmoński w 1889 roku opuścił dom i przeprowadził się do skromnego dworku w Klukówce koło Grodziska Mazowieckiego, gdzie miał swoją pracownię. Ostatnie lata życia spędził w samotności. Zmarł 6 kwietnia 1914 roku. Na początku lat 80. Józef Chełmoński kilkakrotnie w swojej twórczości powracał do motywów z Powstania Styczniowego, co było przejawem wzmożonych przez tęsknotę do kraju uczuć patriotycznych. Artysta był za młody, by brać udział w tym zrywie. Miał tylko 14 lat. Natomiast w pomoc powstańcom zaangażowany był jego ojciec i jako wójt wystawiał fałszywe dokumenty i w ten sposób ratował Polaków zagrożonych aresztowaniem. Te dziecięce wspomnienia pozostawiły w nim trwały ślad. Podczas studiów w Monachium Chełmoński zetknął się z Maksymilianem Gierymskim, powstańcem i malarzem, który niejednokrotnie w swojej twórczości przedstawiał wydarzenia roku 1863. Jego twórczość przez dłuższy czas oddziaływała na Chełmońskiego. Co ciekawe, Chełmoński na swoich obrazach poświęconych powstaniu głównie przedstawiał wojska przeciwnika, wojska wroga. Tak jest również na obrazie Pochód Kozaków. Widzimy na nim prozę żołnierskiego życia, zmęczony oddział kozacki w rosyjskich mundurach. Nie wiadomo skąd przychodzą i dokąd zmierzają. Przedzierają się przez niegościnny krajobraz, próbując uwolnić jeden z wozów,
który utknął w błocie przeprawy. Dramatyzm całej sceny w pełni ukazuje siłę i determinację, z jaką żołnierze pokonują napotkane na swojej drodze trudności w dążeniu do celu, do pacyfikacji powstania. Grozę potęguje zasnute chmurami ciężkie niebo. W obrazie możemy dostrzec cechy charakterystyczne dla malarstwa Chełmońskiego. Precyzję obserwacji, niepokojący realizm przedstawienia i właściwą artyście manierę odwzorowywania rzeczywistości, w tym ludzi i zwierząt. Bardzo dziękuję za wysłuchanie podcastu.